W dzisiejszym filmie zaprezentuję, w jaki sposób wykonać dwukolorowe paski na próbce płaskiej, czyli wykonywanej oczkami lewymi i oczkami prawymi. Pokażę również, w jaki sposób na brzegu robótki zmienić motek wełny, aby brzeg robótki był estetyczny i elastyczny. Pokażę również, w jaki sposób wydziergać nieparzystą liczbę rzędów i przy tym nie musieć odcinać za każdym razem motka podczas zmieniania koloru nici, którą będziemy dziergać naszą robótkę. Tutaj przerobiłam sobie już 4 rzędy. Teraz wezmę zieloną włóczkę i dołączę sobie ją na brzegu mojej robótki. Robię to za pomocą krzyżującego się supełka. Tutaj po prawej stronie mam ogonek, a po lewej stronie kłębek pełny. Nakładam ten supełek. Przesunę sobie zielony kłębek na prawą stronę, aby było mi łatwiej dziergać, a ogonek będę trzymała razem z włóczką podstawowego koloru. I jeśli chcecie, możecie tutaj zrobić sobie supełek z tych dwóch niteczek, aby być pewnym, że te oczka, czyli ostatnie w podstawowym kolorze i pierwsze w kolorze zmienionym, się nie rozejdą. Także spokojnie można zrobić tu supełek. Ten supełek i tak później razem z nitkami schowa Wam się z tyłu robótki. Przystępuję do dziergania pierwszego oczka. Przerabiam oczkami prawymi do końca rzędu. Wydziergaliśmy pierwszy rząd, w nowym kolorze obracamy naszą robótkę na lewą stronę i wykonujemy drugi rząd, tym razem lewymi oczkami. Pierwsze oczko u mnie to jest oczko brzegowe przerabiane oczkiem prawym, a reszta to już będą oczka lewe. Ostatnie oczko przerabiamy sobie na prawo. Co robimy, aby ta niteczka ładnie przesunęła nam się tutaj z tyłu i była schowana z tyłu robótki. Trzymamy nitkę, którą żeśmy dziergali, czyli w naszym przypadku jest to nitka zielona. To jest ogonek, przytrzymam go sobie na dole. Zostawiamy z prawej strony sobie nitkę, którą dziergaliśmy, a nitkę, którą chcemy dziergać, czyli podstawowy kolor, przesuwamy sobie do góry. Zaczynamy dziergać właśnie tym kolorem. Przekładamy sobie na prawą stronę i odstawiamy tutaj, a włóczkę, którą chcemy dziergać, przeciągamy sobie do góry,
z tyłu. I przerabiamy pierwsze oczko. Jest to oczko brzegowe. W ten sposób ta nitka brązowa schowa nam się tutaj z tyłu w tych oczkach i nie będzie widoczna. Kontynuujemy dzierganie oczkami prawymi do końca rzędu i po lewej stronie przerobię oczka lewe, wrócę, gdy ponownie będę zmieniała motek wełny. Przerobiłam sobie już drugi rząd podstawowym kolorem. Teraz chcę ponownie dziergać zieloną włóczką. Jak to robię? Główny kolor zostawiam po prawej stronie, a nitkę zieloną przeciągam do tyłu i rozpoczynam dzierganie. I rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, zmieniając motki wełny, jest taka, aby te nasze oczka nie były tutaj z brzegu ani zbyt luźne, ani zbyt mocno przyciągnięte. Jeśli je zbyt mocno przeciągniecie, to wtedy nie dacie rady zszyć tej robótki z drugą częścią. Gdy będą zbyt luźne, również możecie mieć problemy, aby zszycie tych oczek nie było problematyczne. Także pamiętajcie, aby nie dociągać zbyt mocno, ani zbyt lekko. Brzeg robótki musi być elastyczny. Przystępujemy do dziergania kolejnego rzędu. I teraz przedziergam 3 rzędy, ponieważ nie ma problemu, jeśli chcemy mieć parzystą liczbę rzędów. Wtedy co drugi rząd wracamy i zmieniamy motek wełny. Ale co zrobić, kiedy chcemy, aby nasza robótka miała nieparzystą liczbę rzędów? Czy też możemy bez rwania wełny taką robótkę sobie przedziergać? Oczywiście, że możemy. I zaraz pokażę, jak to zrobić. Czyli przedziergam sobie 3 rzędy zieloną włóczką i wrócę z odpowiedzią na to pytanie. Mam już 3 rzędy przedziergane zielonym kolorem. I co zrobić teraz, kiedy mam nieparzystą liczbę rzędów? Po lewej stronie mam zielony motek, a po prawej stronie mam motek z podstawowym kolorem. Co robimy? Nie robimy nic innego, jak przesuwamy sobie naszą robótkę w drugą stronę. Czyli przeciągam na lewy drut oczka, którym chcę pracować. Tutaj mam zieloną włóczkę i teraz przystąpię do przerabiania 3 rzędów podstawowym kolorem. Ponownie przeciągam go sobie od tyłu. Pilnuję, aby nie było te nitki zbyt mocno dociągnięte. I przerabiam pierwsze prawe oczko.
przerobione. Pierwszy rząd, przerobię jeszcze dwa i pokażę, jak wygląda nasza robótka. Jeśli dziergacie taki wzór na drutach z żyłką, jest to robótka bezszwowa. Jeśli chodzi o liczbę rzędów, nie ma żadnego problemu, ponieważ cały czas dziergacie dookoła, więc w momencie, kiedy chcecie zmienić motek wełny, to go zmieniacie w ten sposób, tak samo jak w robótce na płasko, unikacie chowania ogonków, jeśli odcinalibyście za każdym razem motek od robótki. Przedziergałam trzeci rząd i w tym momencie mogę ponownie zmieniać motek wełny. Możecie dziergać, wykonując oczko prawe na brzegu, jako oczko brzegowe, i dziergać oczka lewe, lub możecie dziergać w podbiciu lustrzanym oczka prawe. Także, jak widzicie, również nieparzystą liczbę rzędów można dziergać i nie trzeba rwać nici, tylko ukrywać ją z tyłu i dziergać sobie płynnie całą robótkę. Kolor podstawowy odkładamy na bok i dziergamy zielonym kolorem. Przesuwamy go sobie nad ten podstawowy. Łapiemy ten podstawowy tym zielonym. Pierwsze oczko to jest oczko brzegowe, więc dziergamy na prawo sobie. Kolejne oczko to jest oczko lewe. I dziergamy sobie tyle rzędów, ile sobie życzymy. Czyli ponownie albo 2, albo 3, 4. Nie ma z tym żadnego problemu. Można zmieniać ilość rzędów i nie trzeba przejmować się ogonkami, które mielibyśmy, gdybyśmy odcinali za każdym razem wełnę od robótki.